Witam Was, tu jest on Bartek. Dzisiaj zapraszam na rozpakowanie ZTE Axon 7 Mini. Na sam początek na pewno muszę powiedzieć, że cieszę się z tego, że wspólnie z ZTE udało nam się nawiązać współpracę i dzięki temu trafia do mnie na testy właśnie Axon 7 Mini. Jeśli chodzi o samo opakowanie, no możecie zauważyć, że na pewno przetrwało próbę z kurierem, ponieważ tutaj się leciutko wgniotło, ale oczywiście wszystko w środku jest jak najbardziej w całości. Sam wygląd opakowania niezwykle minimalistyczny, ponieważ tutaj z przodu znajdujemy nazwę urządzenia, znajdujemy również logo producenta. Natomiast jeśli chodzi o tylną część opakowania, tutaj tak naprawdę znajdujemy informacje tylko i wyłącznie o tym, że urządzenie działa na procesorze Qualcomm Snapdragon, a także, że obsługuje technologię Dolby Atmos. Dobra, zabierzmy się już za samo rozpakowanie, tak więc podnosimy wieko, nie ma z tym oczywiście najmniejszego problemu. I co ciekawe, na pewno na sam początek nie ukazuje nam się smartfon, ponieważ możecie zwrócić uwagę, że tutaj mam taką nazwę oczywiście, Axon 7 Mini, a także informacje o tym, że w tej książeczce, którą teraz wyciągnę, znajdujemy na pewno instrukcję, szpikulec do wyciągania tacki na kartę SIM i dopiero po wyciągnięciu tej książeczki ukazuje nam się sam smartfon. Jeśli chodzi o tą książeczkę, możemy ją oczywiście otworzyć, natomiast podejrzewam, że tutaj w głównej mierze spotkamy się z papierkami, ale również mamy dość miły dodatek i to jest na pewno fajna kwestia, ponieważ oprócz tutaj papierków dostajemy także pokrowiec, co możecie zauważyć. Pokrowiec wykonany z TPU, czyli taki można powiedzieć gumopodobny, natomiast dość elastyczny i wydaje mi się, że na pewno będzie dość przyzwoicie chronić urządzenie, tak więc to jest na pewno dość fajna kwestia. No i oczywiście w tej książeczce w tym miejscu mamy umieszczony szpikulec do wyciągania tacki na kartę SIM. I przechodzimy już do samego urządzenia, tak więc tutaj z tego co widzę mamy taką jakby wstążeczkę, kawałek jakiegoś kartonika, za który możemy pociągnąć i w ten sposób wyciągamy urządzenie. Pierwsze wrażenie, no to fajnie, że z tyłu mamy aluminium, ponieważ tu już widzę, że tylna część urządzenia jest wykonana rzeczywiście z aluminium. Urządzenie też wydaje się być takie całkiem w miarę, można powiedzieć, kompaktowe. Zaraz oczywiście do Axon 7 Mini wrócimy, natomiast zobaczmy, co jeszcze tutaj w zestawie dostajemy. Tak, dostajemy na pewno ładowarkę sieciową. Ładowarka sieciowa rozmiarowo standardowa. Tutaj z tego, co widzę, mamy natężenie na wyjściu 1,5A, 5V, a także 1,5A. Kolejna rzecz w zestawie jest to kabel. Kabel bodajże micro USB bądź USB typu C. Wygląda na USB typu C, tak więc tutaj znajdujemy, tak, jest złącze USB typu C, tak więc to jest na pewno dość fajna kwestia. Kabelek fajnie taki zwinięty, z tego co widzę płaski, jeszcze co możemy tutaj zauważyć, dostajemy taką wstążeczkę, można powiedzieć z gumy zrobioną, dzięki której możemy ten kabelek nasz sobie dość łatwo spiąć, tak więc naprawdę ten element już mi się na sam początek bardzo spodobał. No i ostatnia rzecz w zestawie są to słuchawki. Słuchawki z tego co widzę nie są takie dokanałowe, coś na wzór tego co AirPodsy sobą reprezentują, ponieważ ten kształt tutaj słuchawek jest generalnie bardzo podobny do tego, co Apple ma przy okazji AirPodsów. Zobaczymy, jak będą grać, ale tutaj też jakiejś rewelacji bym się po prostu nie spodziewał. I przechodzimy do samego ZTE Axon 7 Mini. Na sam początek spróbujemy oczywiście urządzenie uruchomić. Mam nadzieję, że choć w niewielkim stopniu jest naładowany, żeby mógł Wam pokazać po prostu wstępną konfigurację. No pierwsze wrażenie jest dość fajne, ponieważ tutaj muszę Wam powiedzieć, że prawdopodobnie spodoba mi się to, że tutaj generalnie urządzenie ma takie krągłości z tyłu. Dzięki temu naprawdę już czuję, że dość fajnie leży na pewno w naszych dłoniach i o tej kwestii na pewno warto powiedzieć. Oczywiście tutaj folię z przodu ściągniemy, no i poczekamy chwilkę, aż urządzenie nam się uruchomi. Chwilkę to trwało, natomiast urządzenie nam się już uruchomiło, tak więc standardowo poszukam na sam początek języka polskiego, wybieramy język polski, klikamy dalej.
włóż kartę SIM, ponieważ karty oczywiście jeszcze nie włożyłem, potem oczywiście to uczynię. Kolejna sprawa, łączenie siecią Wi-Fi, na razie również tą kwestię sobie pominiemy, ustawienie daty, godziny, imię, nazwisko użytkownika. No i od razu z tego miejsca możemy także zabezpieczyć nasze urządzenie, ponieważ tutaj z tyłu, co mogliście zauważyć, mamy dostępny czytnik linii papilarnych, tak więc kliknę sobie ustaw odcisk palca, dalej i teraz tak, wybieramy blokadę, w moim przypadku będzie to wzór, ponieważ dla mnie jest to, można powiedzieć, że najwygodniejsza forma, klikamy potwierdź i tak, musimy zlokalizować czytnik i w tym momencie przykładamy palec. Co ciekawe, trochę inaczej jest to rozwiązane, zwróćcie uwagę, ponieważ zazwyczaj kiedy konfigurujemy, to się odbywa na zasadzie takiego okręgu. Tutaj natomiast jest taka linia, która biegnie od dołu do góry i ona nam sugeruje, kiedy ten koniec konfiguracji nastąpi. Konfiguracja pomyślna, tak więc klikamy dalej. Kolejna sprawa są to oczywiście usługi Google, na to się zgadzamy. No i z tego co widzę, konfiguracja jest już ukończona. Oczywiście muszę Wam powiedzieć, że jestem ciekaw tego urządzenia, ponieważ z tego co wiem, Axon 7 Mini jest nastawiony troszeczkę na aspekt muzyki. Z chęcią porównam go sobie z Alcatelem Idol 4S, którego również u siebie mam, ponieważ ciekaw jestem, jak rzeczywiście to odtwarzanie muzyki przez głośniki, przez słuchawki tutaj wypada. Zobaczymy oczywiście ten aspekt, również sprawdzimy, jak urządzenie sprawdza się przy takim codziennym użytkowaniu, jak będzie tutaj z wydajnością, a także płynnością działania. No i oczywiście, jeśli macie jakieś pytania odnośnie ZTE Axon 7 Mini, co mam tutaj sprawdzić, jakie kwestie poruszyć w pierwszych wrażeniach, a także w recenzji, no to wszystko piszcie śmiało w komentarzach poniżej. Natomiast w tym rozpakowaniu to jest na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.